Dwa lata i takiej dobroci, jak jest w Polsce obecnie, to nie było. Czyli przekonuje pana ten rząd, tak? Ten rząd jest bardzo dobry. A czym pana przekona najbardziej? Przekonuje wszystkim. Ludziom jest dobrobyt. Dobrobyt, dobrobyt. A nie chciałby pan, żeby wrócił Tusk? Oj, nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Żeby to nie powróciło. Rząd to jest lepszy od obecnego, to nie ma. A premier Morawiecki, jak sobie radzi? Oj, najlepszy premier. Najlepszy premier, tak. Według pana? Tak, najlepszy. A poprzedni, jak był? Oj, Donald Tusk? Kupę dziada. Donald Tusk? Pewnie. Ale czego pan tak uważa? No bo taki je był. Nie był pan z niego zadowolony? Nie. Czyli poprzedni rząd? Do kitu. Nie jest pan za nim? Nie. A na obecny będzie pan głosował, czy? Nie, że będę. I to wszystkich pan przekonuje, słuchacze? Tak, wszystkich. Żeby głosowali na obecny. Tak. Dzisiaj no to przecież z tych najbiedniejszych emerytur to ten rząd pomaga. Co trochę to jakieś wyrównanie. Za Millera miałem złotówkę roczną podwyżki. Za Tuska miałem 7 zł na rok. Tak. A za tych mam wyrównanie, mam 13, mam 14. Czyli przekonują pana tą 13-14 emeryturą, tak? Naturalnie. Za 8 lat tamtych rządów zero, nawet nie miała tyle, ile inflacja była. No, przyszły te rządy, ma 3000 podwyżki. To nie jest groszowa sprawa, tylko to jest ogrom pieniędzy. No i tamto, co było. Czy jest pan zadowolony, że tutaj teraz rząd daje? Tak. Mogę zadać krótkie pytanie na temat obecnego rządu, jak sobie rząd... To taki, nie pan powie. Teraz jest, to lepszego nie będzie. Jest pan z niego zadowolony? Tak, bardzo. A czym pana przekonują? Może tak? A wszystkim. Przykłady na... Wszystko robią dobrze. Obecny rząd, według pana? Tak, tak. I czym pana najbardziej przekonuje? A wszystkim, bo 13, 14. I 500+, jak jest, to jest dobrze, że dają... To dobrze. Dzień dobry, mam do pana krótkie pytanie. Jak sobie radzi obecny rząd? Bardzo dobrze. I czym pana przekonują? Niech pan powie. Proszę pana, wszystkim przekonują mnie wszystkie... Co robią? Przede wszystkim budowa tunelu pod Świną. Mierzeje, tak? Elektryczne te pociągi, udoskonalone. No, dzieci nie mają dużych brzuszków, bo dano. Czyli dobrze, że dają te 500+, tak? Powinno być więcej? Oczywiście, niekoniecznie. Niekoniecznie tyle to wystarcza. Ale wszyscy powinny brać te 500+, na przykład, czy... No już, jeżeli jest ustawa... Byłby bardzo ferment, gdyby tak? Dali jednym, a drugim nie dali. To był bardzo raban na cały świat. Więc musieli wszystkim dać. Moim zdaniem nie. No ale z konieczności dali. Rozumiem, a czy ta 13-14 metra pana przekonuje? No, też mnie przekonuje, proszę pana. No moja żona jeszcze pracuje, a mam młodszą żonę. Proszę pana, za 8 lat tamtych rządów zero, nawet nie miała tyle, ile inflacja była. No, przyszły te rządy, ma 3000 podwyżki. To nie jest groszowa sprawa, tylko to jest ogrom pieniędzy. No i tamto, co było. Jest pan zadowolony, że tutaj teraz rząd daje? Tak. Nie jestem zadowolony tylko z tych ludzi, którzy nie życzą Polakom dobrze. To są, moim zdaniem, ja jestem patriotą, proszę pana, całe życie w mundurze chodziłem. I dobrze zrobili, że i mnie odtrącili, bo ja byłem policjantem. Ale dobrze zrobili, że... Stłumili troszkę tą zarazę, jakby to powiedzieć. Ale mnie wystarcza i tak. A co pan myśli na ten temat, że teraz każą ludziom chrustem palić zamiast węglem? No, tutaj to jest, proszę pana, na cały świat takie coś. Jest, proszę pana, na cały świat. No bo weźmy, no i w Anglii, wczórkę miałem teraz z Anglii. Taka sama bieda jest z tym opałem jak tu.